Witajcie kochani na Tarot Esme. Przed nami ogólne czytanie dla panien na październik 2023 roku. Talia, Tarota Mistycznych Chwil i Życie z Aniołami. Popatrzymy tutaj tą talią przesłanie anielskie. Proszę, by nasze wyższe ja nieustannie nas prowadziły zgodnie z naszym najwyższym dobrem. No i zobaczmy, co dla panien. Panny słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe, ascendentalne. Co dla was? Co dla was, kochane panny? Na październik 2023 roku. No dobrze, panny. Październik 2023 roku. Co dla panien? Królowa denarów, wasza królowa, kapłan, czwórka denarów. Co będzie wam pomagać? Piątka denarów. Co może przeszkadzać? Trójka buław. I rezultat albo rada 8 denarów. Siódemka była z przełożenia. Zobaczymy jeszcze z magicznej talii. Co z magicznej talii dla panien? Z talii anielskiej. Co aniołowie mają dla was? Jakie przesłanie, jakie wskazówki dla panien na październik? Słuchanie. Aniołowie mówią: wsłuchaj się, żeby odczuć pokój, miłość i harmonię. Już patrzymy znaczenie tej karty. Nasze anioły słuchają nas bardzo uważnie i teraz proszą o uwagę. Naprawdę ważne przekazy są w drodze do nas. Mogą być dostarczone za pomocą snów lub przez dawno niewidzianych przyjaciół. Przestańmy myśleć, zacznijmy czuć. Proszę, poświęćmy codziennie 5 minut zaraz przed zaśnięciem lub zaraz po przebudzeniu na krótką rozmowę ze swoim aniołem. Już czas odrzucić automatycznie powtarzane słowa. Rozpocznijmy prawdziwą rozmowę z naszym najlepszym przyjacielem, który nas bardzo dobrze zna i kocha bezwarunkowo. Kimkolwiek jesteśmy, cokolwiek robimy, jesteśmy dla niego najważniejsi. Wydaje nam się, że nie słyszymy żadnych odpowiedzi, mimo że bardzo się staramy. Bóg i anioły mówią do nas nie tylko słowami. Uważnie wsłuchajmy się w siebie i obserwujmy swoje otoczenie. Będziemy zdumieni, jak często słyszymy swojego anioła. Nie oczekujmy od razu ryku trąb. Anioły znają też inne instrumenty. Afirmacja. Jesteśmy gotowi na przyjęcie anielskich wskazówek i życie w miłości. No kochani, to jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz, bo bardzo wiele znaków w tym miesiącu ma właśnie przesłania o tym, że idą do nas przekazy, idą do nas informacje. Ja myślę, że to jest kwestia tego, że coraz więcej osób będzie właśnie już w stanie czytać informacje, które idą do nas od wszechświata, od źródła Boga, jak zwał, tak zwał. Myślę, że ważne jest tylko, żeby właśnie być otwartym na to, żeby już pokazać swoją gotowość, że chce rozumieć więcej, że chce, już nie chce być prowadzony przez jakieś tam niższe energie, przez tak zwany Matrix, prawda? Tylko już przez to swoje wewnętrzne, mieć to swoje wewnętrzne prowadzenie, czyli przez swoje wyższe ja. Bardzo, bardzo piękna energia tutaj się pokazała i też w takim codziennym nawet rozumieniu tego
to też słuchajcie tego, co mówią ludzie, co gdzieś słyszycie, nawet i w jakichś mediach, bo też czasami jest tak, że jedno zdanie gdzieś wyłapane robi robotę. Właśnie to jest, ono zostało, tak jak powiedziane, specjalnie dla ciebie. Czasami mijając jakieś osoby na ulicy, nawet usłyszymy jedno zdanie i to będzie odpowiedź na nurtujące cię pytanie. Tak często właśnie wszechświat z nami gada. No a tutaj w przeszłości macie właśnie kartę kapłana, więc to może być albo odkrycie kogoś, kto właśnie ma dla was jakąś naukę, jakąś wiedzę do przekazania, albo bardzo często karta kapłana pokazuje mi uświadomienie sobie właśnie, że każdy z nas ma to połączenie poprzez swoje wyższe ja, poprzez swoje źródło, poprzez swój, tak ja to mówię, kanał USB po prostu do źródła, więc też tak właśnie może być. Ogólnie też ta karta w takim codziennym życiu może mówić, że niektórzy po prostu otworzyli się na nowe przekazy, nową wiedzę, też jeśli chodzi o takie, znaczy uświadomienie sobie takiego właśnie prowadzenia. Karta kapłana też bardzo często wskazuje mi na prowadzenie sił wyższych, ale żeby to zrobić, to trzeba się temu poddać, prawda? Trzeba zaufać, otworzyć się na to. Więc też to tutaj może być dosyć istotne. Królowa denarów, wasza królowa, więc też październik tutaj pokazuje się dla was jako dobre czucie się z samemu ze sobą. Obfitość, szczęście, spełnienie, uzdrawianie tego wszystkiego, co wymaga uzdrowienia w waszym życiu, poczynając od spraw cielesnych po sprawy związane z jakimiś różnymi sferami, czy to czy biznesowymi, jakimiś karierowymi, czy w relacjach. Tutaj różne rzeczy mogą być. To, co wymaga naprawy, będziecie tutaj idealnie potrafili też zrobić. Także królowa denarów jest troskliwa i cierpliwie pracuje nad tym wszystkim, co wymaga pracy, ale też działa z obfitością, działa z hojnością dookoła dla wszystkich, więc też to jest bardzo dobra energia. Dla panów spod znaku panny to może być też, ta karta może wskazywać właśnie taką wspaniałą partnerkę, która jest takim typem takiej mamy właśnie, także też tutaj to może się pokazywać. W karcie przyszłości jest czwórka denarów, więc to jest skupienie się na swoich sprawach, na sprawach swojego domu, na potrzebach, na swoim zdrowiu. Ja bym tutaj zadbała właśnie w tym miesiącu o to, by wam się, drogie panny, żyły jak najbardziej komfortowo. Też druga rzecz, czwórka denarów mówi o tym, żeby nie robić jakichś dużych wydatków w tym miesiącu, że październik nie będzie najlepszym czasem na jakieś specjalnie duże wydatki. Tutaj właśnie trzeba raczej gromadzić niż wydawać. No, czwórka denarów taka jest. Oczywiście, jeżeli to są rzeczy takie bardzo związane właśnie z rodziną, to owszem, ale nie być w tym miesiącu zbytnio rozrzutnym. Co będzie wam pomagać? No, piątka denarów. No to z jednej strony właśnie mówi, nie bądź rozrzutny. Tutaj nie wydawaj też pieniędzy, których nie masz. Czyli a konto czegoś, a konto zarobionych w przyszłości pieniędzy, bo też tutaj może kupione w tym miesiącu, może tam wydane w tym miesiącu te pieniądze mogą się później ciężko oddawać. Czasami tak bywa. Więc też na to zwróćcie uwagę. Ale piątka denarów to też jest karta na tej pozycji, która mówi, żeby nie skupiać się na brakach, żeby raczej właśnie cieszyć się tym, co ma, dostrzec to, co się ma. Druga rzecz, piątka denarów też jako taka karta dodatkowa, taka jako rada, prawda? Bo tutaj co robić, co będzie pomagać, mówi o tym, żeby nie bać się prosić od innych o pomoc. Nie tylko materialną, ale na przykład, żeby ktoś pomógł coś wykonać, czy przypilnował jakąś sytuację, czy wasze dzieci, czy cokolwiek. Więc też tu to jest taka karta, która mówi o tym, że czasami trzeba też poprosić. Ja wiem, że panny często są dumne i chcą wszystko zrobić same, ale czasami są takie sytuacje, że
że to jest dobrze właśnie poprosić, bo ktoś też może się mieć szansę zrewanżować za coś na przykład, więc też na to zwróćcie uwagę. Zwłaszcza, że te takie informacje, jak na przykład nie wiecie, co zrobić, to też proście swoje anioły, swoje wyższe ja o to, by ta taka właściwa informacja przyszła. Czyli na przykład, jeżeli będziecie mieć potrzebę, żeby ktoś wam pomógł, to może nie być to naturalnie zawsze do tej samej osoby, ale na przykład posłuchać serca, bo może ktoś inny mógłby wam w jakiś tam inny sposób pomóc, tak, żebyście nie czuło się skrępowane i tak dalej. Teraz tak, jeśli chodzi o to, co może wam przeszkadzać, to jest trójka buław, która w negatywie jest taką energią lęku. Ona może pokazywać, ona może działać tak jak właśnie, że człowiek chciałby coś robić, ale boi się i przez to opóźnia jakiekolwiek działania albo blokuje wręcz jakieś działania. Więc tu nie ma sensu się bać, prawda? Nie ma sensu tak jakby bronić się przed jakimś tam spełnieniem. Więc jeżeli na przykład same coś nie będziecie mogły zdziałać, to pamiętajcie, żeby właśnie nie bać się, żeby prosić, czy pomoc jakaś właśnie od innych osób tutaj może wchodzić w grę. Najważniejsze jest, żeby nie blokować swoich działań, żeby tu ta konsekwencja była jak najbardziej, żeby była ta kontynuacja, prawda? No i teraz rezultat albo rada. 8 denarów. Mój pies, słuchajcie, tak chrapie, nie wiem, czy to telefon zbiera, ale po prostu tak chrapie. Astro! Obudziłam go troszeczkę, bo tak chrapie, że mnie to rozprasza nawet. Dobra. 8 denarów w rezultacie, kochane panny. No to przede wszystkim właśnie działanie krok za krokiem, konsekwentne tworzenie tego wszystkiego, co dla was jest ważne. Czy to w pracy, więc tutaj panny będziecie pracowite i ta pracowitość wam się opłaci. To też jest tutaj ważna rzecz. Ale też ważne jest to, żeby to, co robicie, żebyście działały z coraz tak jakby z coraz większą jakością, czyli pilnując tej jakości, żebyście widziały też, że to, co robicie, jest właśnie coraz bardziej też doceniane. Bo też tak właśnie może być, chociaż w tym miesiącu bardziej widzę takie skupianie się na sobie. Nawet 7 buław tutaj z przełożenia mówi o tym, żebyście cały czas trzymały jakiś swój front. Bo 7 buław jest kartą asertywną, która nawet jeżeli komuś się coś tam na przykład nie będzie podobało, to wy musicie dalej robić swoje. I konsekwentnie też tak sobie wszystko rozplanować w czasie dnia, żeby zrobić tyle, ile sobie gdzieś tam zaplanowałyście. To też jest tutaj taka moim zdaniem bardzo istotna informacja. Więc też 7 buław bardzo często wskazuje na to, żeby po prostu nie dać się odwieść od tego, co robicie. Czyli jeśli już naprawdę macie w świadomości, a tutaj widać, że macie coś, co chcecie zrobić, czy jakiś projekt, czy jakieś przedsięwzięcie, czy jakiekolwiek inne rzeczy, macie jakiś plan konkretny, to nie blokujcie sobie tego tylko dlatego, że myśląc na przykład, że komuś się to nie spodoba. Tu trzeba iść za sobą, za tym, co dla was jest ważne, co uważacie, że jest istotne dla was, dla waszych bliskich, dla waszej rodziny, czy dla waszego biznesu, prawda? Otwierać się też na te wszystkie informacje. Te informacje mogą też przychodzić właśnie przez ludzi, tak jak tutaj była mowa o tym, prawda? Że może tutaj przez kogoś się to pojawić. Więc otwierajcie się na tę pomoc. Żeby nie było tak, że ja już wszystko wiem, bo troszkę w tę stronę może to iść, ale nie blokujcie się, także ważne jest, żeby owszem, idę w tę stronę, ale też słucham innych, też otwieram się na pomoc od innych. Wtedy jak najbardziej tu ta wasza wspaniała królowa denarów będzie po prostu rozkwitać. A o to tutaj chodzi. Także
Ja bardzo serdecznie pozdrawiam Was, drogie panny. Mam nadzieję, że właśnie październik będzie dla Was takim czasem, czasem takiego właśnie rozkwitu i podążania za swoimi realizacjami, za swoimi planami i skupieniu takim na sobie, bo też tutaj to się mocno pokazuje, ale jest to kolejne, to są kolejne kroki do przodu i z tego płynie bardzo duże zadowolenie. Więc niczego Wam tutaj braknąć nie będzie, jeśli też sami nie będziecie same, nie będziecie się tutaj blokowały. Otwierajcie się i pamiętajcie, żeby w Waszym sercu był pokój, miłość i harmonia. Wszystkiego dobrego, kochane panny, niech to będzie dla Was przepiękny miesiąc. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pa!